Dobra. Koniec, kurwa, z reklamami. Film z ograniczeniem wiekowym na prośbę przesyłającego. To co nas operowała? Dzisiejszy odcinek to odcinek, do którego zbierałam się już długo. I sama nie wiedziałam, czy go nagrywać, czy go nie nagrywać, czy w ogóle zdecyduję się i zbiorę na odwagę, żeby go opublikować. Ten film świadomie zrobiłam plus 18, dlatego że uważam, że są to poważne tematy, które tak naprawdę nie powinny dotyczyć osób niepełnoletnich. Uważam, że osoba, która mogłaby w jakikolwiek sposób zdecydować się na taki zabieg, powinna przemyśleć sobie to kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt razy i powinna być to osoba pełnoletnia. Przeszczep mózgu, pierwszy na świecie, ale fajnie. Na wstępie zaznaczę, że ja mam 25 lat. Nie jestem osobą niepełnoletnią lub nieświadomą swoich... A to dziwne, bo zachowuję się na 12. ...decyzji. Zgodzę się z tym, że często moje błędy były mi wytykane w internecie, co tym bardziej sprawiało, że bałam się o tym mówić, co zaraz wam przekażę. No ale to nie jest tak, że ktoś się do ciebie przypierdalał o to, że ktoś błędy popełniał, bo każdy popełnia błędy, tylko że no... Ty właśnie się nie przyznawałaś do tych błędów. Odpierdalałaś jakieś krzywe akcje, i było pierdolone naokoło, no. Więc no, ludzi nigdy nie... Ja wam powiem tak, koniec końców ludzi nie wkurwia fakt, że ktoś się pomylił, że ktoś coś odjebał, bo... No kurwa, no znajdźcie obojętnie jaką osobę, to wystarczy głębiej poszperać i na każdego się kwity znajdą, no ale no kurwa, no. Takiego zabiegu, ja uważam, że to powinna być indywidualna decyzja każdego z nas. Sami podejmujemy decyzję na temat naszego ciała i to my później jesteśmy z tego rozliczani. To my mamy się sobie podjąć. Znaczy ogólnie chyba największym problemem, jeśli chodzi o operację piersi, to jest tak, że się zrobiło... Znaczy, może inaczej powiem. Największym problemem operacji powiększania piersi, jeśli chodzi o jakieś osoby obce, jest fakt, że każdy albo większość osób ma takie, ma tak zwizualizowany fakt operacji piersi, jest, że robią to kurwa osoby, które potem mają jakieś tam kurwa wielkie balony, nie wiem, jakieś aktorki porno, jakieś osoby, które się potem w jakichś CKM-ach rozbierają. No, i bardzo często, no mylnie koniec końców, jest to kojarzone z takimi plastikowymi dziewczynami, nie? Całymi zrobionymi. Więc tak, jeśli ktoś sobie wymieni kurwa absolutnie całą szczękę, kurwa, jednego własnego zęba nie będzie miał w szczęce, nikt na to nie powie. Nawet ci powiedzą, o fajne proste zęby. Jeśli, no w pizdu jest takich operacji, ale jeśli chodzi o jakąś, nie wiem, operację nosa, bo ktoś ma krzywy, no bo różni są ludzie, albo ma kurwa nieładny kształt, mu się nie podoba, wygląda to trochę jak klamka od zakrystii. Jak sobie już operujesz twarz, robisz cycki, nie daj Boże, coś z dupą, no to już plastik, głupi, tępy, więc no, ja bym jej nie chciał. Ona najprawdopodobniej też by ciebie nie chciała. Tak. Pytanka, botoks już nie robiła? Te usta mówią jasno, że to jest pan kwas, ale to nie jest operacja, nie? Tylko to jest zabieg taki. A dużo teraz, kurwa, dziewczyn to robi. To jest ogólnie dziwne, nie? To jest ogólnie dziwne i to nie jest tak, że ja jestem jakąś feministką, bo kurwa, raczej jak mnie znacie, to wiecie, że ja nie jestem feministką. Ale jak idzie facet i wpierdala w siebie całą aptekę, żeby mieć większe bicepsy albo jakieś inne kurwa kontrowersyjne rzeczy ze sobą robi, żeby być bardziej męski, to wszyscy git, kurwa, ale fajnie, to dobrze, dojebany chłop. A jak laska coś sobie zrobi z wyglądem, to albo jest plastikiem, albo jest głupia, albo w ogóle jest dziwką, albo takie średnie, nie? Ale całkiem niedawno, jakiś miesiąc czy dwa miesiące temu, rozmawiałem z jedną z takich też topowych influencerek w Polsce i nie chodzi tu o Natsu, bo za każdym razem jak ja mówię, że rozmawiałem z jakąś dziewczyną, która działa na YouTubie albo na Instagramie, to jest, że to jest Natsu. Gadałem z jedną laską i ona mówiła, że będzie robić jakiś zabieg wyssania tłuszczu, kurwa, to jest... chuj wie skąd, nie wiem czy stąd, z brzucha, żeby to potem wpierdolić w dupę. Tak, żeby brzuch chyba był, żeby ta talia osy była i żeby dupa była kardashianowa.
Ja nie wiem, ja za bardzo tego nie rozumiem, no. Mamiko? Nie, Mamiko nie. Ja z Mamiko dawno nie rozmawiałem. Ale Mamiko to też jest na przykład dziewczyny, która jest zoperowana, nie? Więc no. Podobać, to my mamy się czuć dobrze we własnym ciele i to tak naprawdę my... Fagata mówiła już? Aha, no to jak mówiła, to tak, bo... no to ja z nim coś rozmawiam, ja nie pamiętam o czym, bo ona czasami do mnie, jak coś się dzieje albo jest coś śmiesznego, ona czasami do mnie pisze albo coś mi powie, to jakoś mi się, tylko mówiła, żebym nikomu nie mówił, no to nikomu nie mówiłem, nie, ale jak wy wiecie kto to, no to już wiecie, nie? W momentach telefonu. Więc teraz chciałabym wam przedstawić całą moją historię od momentu, kiedy wybrałam się do szpitala, do momentu, kiedy przeżywałam ten tydzień już po operacji do teraz. Ale zacznijmy od początku. Jak widzieliście, ja w dzień operacji byłam bardzo zestresowana, ale mimo wszystko byłam dobrej myśli. Fajnie, bo odwiózł mnie... O kurwa, będzie tu siedzieć i pierdolić przez 10 minut na tym? ...bólowy i wypis, bo on się... Jestem w szoku, że ty chodzisz, bo jak się kąpaliśmy, ciebie kąpaliśmy, no. Pierwszy raz, to cię słabo zrobiło, a to było 3 godziny temu. Tak. Jednak się... Tyle brakowało, żebym się rozpłakała. Jedzenie. Na o cały... Dobra, Gita! Git, Weronika, moderator spełniaj się. Spokój na czacie, bo wujo w pierdol spuści. To uważasz, a innymi się nie przejmuj. Halo.